właśnie znajduje się pod Warszawą Zachodnią, a konkretnie w nowym przejściu podziemnym. Jak widzicie, za moimi plecami jest już przebicie do West Station i przejście podziemne łączy się aktualnie pod wszystkimi peronami. Jak wygląda cała budowa Warszawy Zachodniej? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, jestem Zanż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050, a konkretniej z nad Warszawy Zachodniej, która w tym miejscu buduje się już od kilku ładnych lat i zbliża się ku końcowi, bo już w najbliższe wakacje będziemy korzystać ze wszystkich peronów, wszystkich 9 peronów, łącznie z pierwszym peronem dla pociągów WKD. Ale w dzisiejszym filmie zaczniemy od części nie peronowej, a od części podziemnej. Wejdziemy sobie do przejścia podziemnego, tutaj bezpośrednio od nowej ulicy Tunelowej, która niedługo już zacznie faktycznie w tym miejscu powstawać. A w tym miejscu widzimy nową halę dworcową, która powstaje właśnie przy owej ulicy. Hala dworcowa ma już całkowicie swoją część oszkloną i widzimy tutaj zejścia. Zamknięte jest już jeden z otworów technologicznych, który był wykorzystywany do przewożenia i zwożenia i wyjmowania materiałów z poziomu -1. Widzimy też wyjścia po drugiej stronie ulicy Tunelowej właśnie do przejścia podziemnego, no i inne pozostałe aspekty, jak oczywiście dosyć dużo materiałów, które są niezbędne na całym placu budowy. Widzimy teraz od drugiej strony te zejścia na poziom -1, tam dalej też się znajduje większy otwór technologiczny do zejścia do poziomu -2, dziś nie będziemy wchodzić na poziom -2 Warszawy Zachodniej, tam powstaje aktualnie tunel tramwajowy. Z kolei w tym miejscu widzimy drzwi obrotowe i to podwójne, z jednej i z drugiej strony ja przechodzę pomiędzy nimi i tymi drzwiami obrotowymi będziemy wchodzić do nowej hali dworcowej, tutaj będzie zarządzana przez PKP PLK. Z drugiej strony znajduje się druga hala dworcowa zarządzana przez PKP SA, nazywa się West Station. Z kolei w tym miejscu widzimy jeden z szybów windowych i ogólnie całą windę. Na górze jest nowy dach. Są też słupy w kształcie właśnie X-ów i Y-ków również na samej hali dworcowej i druga winda po drugiej stronie. Są oczywiście tutaj też również schody ruchome do góry i do dołu, a po środku są zwykłe schody. W skrócie mamy właściwie wszystko, czego byśmy potrzebowali. No, chyba że się zepsują jedne schody ruchome, to wtedy będziemy mieli ruch tylko wyłącznie w jednym kierunku. Ale są też oczywiście zwykłe schody. Jak widzicie, drzwi obrotowe są montowane, wszystkie mechanizmy są już ustawione na docelowe miejsce, prawie wszędzie już szyby są zamontowane tutaj. W różnych miejscach są aktualnie jeszcze wyminę dopracowane, a tu już mamy nawet zamontowane bajerki, oczywiście również z samą nową podłogą. I podłoga tu się znajduje i jesteśmy na poziomie -1, gdzie możemy zobaczyć nowe przejście podziemne. Tam dalej byśmy poszli w lewo, no właśnie tutaj jakbyśmy poszli teraz w lewo, byśmy przeszli pod wszystkimi peronami. Już właściwie moglibyśmy przejść pod wszystkimi peronami, bo jest już przebicie, ale najpierw sobie przejdźmy w kierunku peronu 9, gdzie też powstaje oczywiście nowe przejście podziemne. Tutaj prace są najbardziej zaawansowane, bo tutaj po prostu też prace się rozpoczęły najwcześniej i trwają w tym miejscu już od dłuższego czasu. Tutaj będzie wejście do budynku wielofunkcyjnego, trochę takie na czerwono, że tak to powiem. Po prawej stronie i po lewej stronie znajdują się lokale handlowe, które będą mogły być wykorzystywane i oczywiście wynajmowane. A tutaj dalej mamy przestrzeń, która na razie będzie zbytnio niewykorzystywana. Może jakieś takie wyspy handlowe się w tym miejscu pojawią, natomiast co ważne, to tutaj w przyszłości będą schody ruchome do przystanku tramwajowego pod nami. Nawet tramwaje zapowiadają, że może go wcześniej zbudują niż pod koniec tej dekady, ale zobaczymy, bo aktualnie plany tramwajowe pod Warszawą Zachodnią, żeby tramwaj faktycznie pojechał, są dosyć odległe, na razie tylko łącznie powstaje pustka technologiczna. Tak samo również te windy. Tu są podwójne windy, po jednej i po drugiej stronie ulicy Tunelowej, natomiast docelowo tymi windami zjedziemy jeszcze na poziom -2 do przystanków tramwajowych, dlatego są tutaj dwie windy, po jednej i po drugiej stronie przejścia podziemnego, po prostu żeby wjechać na jeden i drugi przystanek tramwajowy. W tym miejscu z kolei mamy zaślepione na razie zejścia, w przyszłości tutaj będą zamontowane schody ruchome i też oczywiście będą klatki schodowe ewakuacyjne na jeden i drugi przystanek tramwajowy. Z kolei w tym miejscu widzimy ładnie odbijające się wszystkie elementy,
również my tutaj całą wycieczkę, którą tutaj chodziliśmy po placu budowy. O, przepraszam, jak widzicie, wszystko widać, wszystko się ładnie odbija. No to robi faktycznie wrażenie, jak się tutaj wchodzi. Robi też takie wrażenie, że to jest o wiele większe i szersze to przejście podziemne. Z kolei tutaj po lewej stronie widzimy już montaż gablot. Te gabloty stąd będą się ciągnąć aż do samego skrzyżowania z dojściem do peronu 9, więc całkiem długie te gabloty, może wszystkie rozkłady planowane i aktualne w tym miejscu się będą mogły zmieścić. Z kolei doszliśmy do części już faktycznie przy peronie 9. Tam aktualnie cały czas trwają prace przy montażu tych schodów ruchomych i wykańczaniu ich, jak i również całe przejście podziemne w tym miejscu jest wykańczone, pojawiają się kamery. Podwieszany sufit oczywiście jest tutaj zamontowany i w tej części już pasażerowie mogą z tego korzystać, aby dostać się do peronu 9 czy też do Alei Jezuńskich i do tego miejsca, do tego przejścia podziemnego, które teraz tam widać na końcu, to właściwie te schody. Tam możemy dojechać Budim Eleksem i też dojść za pomocą tego specjalnego dojścia albo właśnie od ulicy Tunelowej, albo od peronu 8. Ale te przejście i dojście jeszcze dzisiaj zobaczymy sobie. Wróćmy sobie w drugą stronę do tej części pod peronami, bo aktualnie się znajdujemy właśnie pod samą ulicą Tunelową, więc tutaj się dużo nie będzie działo na górze. Oczywiście będzie taki mały parking dla samochodów, jak i również nowa pętla autobusowa i nawet to nowe rondko, które powoli się nawet zaczyna pojawiać na górnej części. Bardziej ten parking przy... No, pierwotnie właśnie przy... Nastawni, która się znajdowała w grzybku i cały czas się znajduje, ale docelowo nad tym grzybkiem, który po prostu będzie pusty. Z kolei teraz jesteśmy pod peronem 7, widzieliście właśnie schody ruchome i zwykłe schody do tego peronu. Tu widzimy składowane schody ruchome, które będą niedługo zamontowane na kolejnych poszczególnych peronach i docelowych miejscach. Widzimy też, że aktualnie już w tym miejscu trwają prace przy montażu właśnie podwieszanego sufitu i wszystkich części, jeżeli chodzi o kablowanie na górze właśnie pod sufitem. Tamtego będzie naprawdę dosyć dużo pochowane. I teraz przechodzimy poszczególnie pod peronami, nad nami jeżdżą teraz pociągi, korzystając z tych peronów już pasażerowie. W skrócie na górze plac budowy, na dole plac budowy, a na górze wszyscy korzystają już właśnie z nowego, z nowej Warszawy Zachodniej, z nowych peronów i na razie tylko łącznie dochodzą tam za pomocą kładek. Z kolei z tej strony możemy zobaczyć jeszcze raz właśnie te przejście podziemne, którym teraz przyszliśmy sobie i część, która aktualnie jest wykopywana. Bo dokładnie w tym miejscu trwają aktualnie prace przy wykopie właśnie przejścia podziemnego. Widzimy teraz tam dalej wszystkie te górne części, te właśnie, gdzie mamy podniesiony sufit, to są właśnie kolejne perony. Widzimy tam peron trzeci, peron drugi i na końcu peron pierwszy, WKD, który jest najkrótszy. No i tutaj widzimy, że faktycznie pojawia się już strop poziomu minus 2, bo pod tym wszystkim jeszcze będzie wykopywany właśnie poziom minus 2 dla tramwajów i przy tym prace też się aktualnie odbywają. Oczywiście, co ważne, o czym trzeba pamiętać, na wszystkie perony Warszawy Zachodniej, nowej, będziemy się mogli dostać za pomocą zarówno schodów zwykłych, wind, jak i również schodów ruchomych. Wyjątkiem jest tutaj peron WKD, który będzie mieć tylko łącznie jeden ciąg schodów ruchomych, ale na wszystkie pozostałe będą co najmniej dwa ciągi schodów ruchomych. Nawet tutaj peron 9 się wybija, bo peron 9 będzie mieć schody ruchome jako jedyny do góry i do dołu, czyli podobnie jak na Warszawie Gdańskiej, ale będzie mieć też zwykłe schody z innego dojścia, z przejścia podziemnego. Tu widzimy kolejne elementy, które są właśnie wykopywane. Oczywiście najpierw to zostało zrealizowane metodą ścian szczelinowych, a teraz tutaj właśnie podstawowo to jest wykonywane, jeżeli chodzi o wykop, i na górze są realizowane osobne prace przy budowie w samej Warszawie Zachodniej, więc to jest po prostu realizowane jedno i drugie jednocześnie, dlatego też prace na dole mogą być realizowane, pomimo tego, że na górze może być już utrzymany ruch kolejowy, dlatego też przejście podziemne będzie oddane do użytku dużo później niż cała część Warszawy Zachodniej, jeżeli chodzi o użytkową, czyli część peronową, część torowiska kolejowego, bo tamta część będzie oddana do użytku na początku wakacji 2024, natomiast same przejście podziemne ma być zakończone i ukończone do końca tego roku, przynajmniej wedle aktualnych planów. Tu widzimy też przy okazji po prawej stronie poszczególne windy na perony, tu mamy windy na peron 6, więc jak widzicie, te wszystkie windy już są tutaj nawet całkiem ładnie oznakowane. Oczywiście tutaj się nie da aktualnie zjechać, bo windy są zabezpieczone software'owo, że po prostu nie dało się zjechać na poziomy podziemne, no bo tu jest po prostu plac budowy, to nie jest jeszcze przestrzeń dostosowana do obsługi pasażerów. Z kolei tutaj dalej widzimy windy na peron 7 i tam dalej jeszcze jest również oczywiście winda na peron 8. Na górze z kolei widzimy montaż
różnego rodzaju urządzeń, czy to oczywiście od wentylacji, od bezpieczeństwa, od gaszenia i oczywiście mnóstwo tras kablowych, które tutaj są zlokalizowane. Po prawej stronie się znajduje też wejście do kolejnej części technicznej i zejście na poziom minus 2, który jest też w formie części technicznej, nie tylko łącznie części tunelu tramwajowego, ale o tym może kiedyś poopowiem. Natomiast tutaj wróciliśmy znowu na peron 7, to jest peron 7 i w tym miejscu możemy zobaczyć właśnie zwykłe schody, jak i również oczywiście schody ruchome, więc tak to się właśnie w tym i również miejscu prezentuje. Tylko się zastanawiam, czy faktycznie to jest peron 7, bo tak patrzę na lokalizację i powiem wam, że wydaje mi się mimo wszystko, że za chwilę zobaczymy, że to jest peron 8, tylko tutaj ta 7 została źle przyczepiona, ale mogę się mylić? Nie, nie mylę się, to jest faktycznie peron 8, więc tylko i wyłącznie taka podpucha. Z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć, że świetlik się znajduje, czyli właśnie taka przemglona, przez takie mleczko będziemy mogli patrzeć na buty osób, które będą chodzić na górze, a z kolei z dołu, z góry będziemy mogli zobaczyć, że świeci się przejście podziemne. No i dochodzimy już faktycznie do tej części ponownie, hali dworcowej przy ulicy Tunelowej, wychodzimy sobie górą schodami, możemy popodziwiać jeszcze jeden raz, jak wygląda cały nowy sufit, już faktycznie się nawet świeci, prawie wszędzie tak jak powiedziałem, są już tutaj zamontowane szyby, jeżeli chodzi o ściany. Te ściany w niektórych miejscach są też specjalnie wzmocnione, biorąc pod uwagę, że faktycznie ta część, jeżeli chodzi o budynek, jest prawie całkowicie tylko i wyłącznie w szkle, więc tu tylko i wyłącznie są okna. I na tym wszystkim to się właściwie utrzymuje, jeżeli chodzi o cały dach. No oczywiście te duże słupy w formie Y-ków też utrzymują, a właściwie w większości utrzymują całą konstrukcję dachu w tym miejscu. Tak to się prezentuje od drugiej strony, a właściwie od zewnątrz. Widzimy też tam dalej wejście schodami na kładkę. To aktualnie jest tylko i wyłącznie dostępne z placu budowy dla pracowników budowy. Tu widzimy, że brakuje jeszcze 4 szyb. Jest wejście pomiędzy tymi dwoma drzwiami obrotowymi. Nawet się tutaj coś już świeci z tego nowego zadaszenia i cała część hali dworcowej jest tutaj połączona z budynkiem wielofunkcyjnym, z którego aktualnie już będzie całkowicie zarządzona Warszawa Zachodnia, bo to tam właśnie będzie się znajdować na stawnia. Tutaj są te dwie windy, które wam powiedziałem wcześniej i również klatki schodowe w przyszłości na przystanki tramwajowe właśnie tutaj przy tym peronie 9, a tu jest oczywiście peron 9, który się znajduje i prezentuje następująco. Tutaj oczywiście cały czas jeszcze trwają prace przy budowie oczywiście schodów zwykłych, jak i również schodów ruchomych. Aktualnie tego peronu można śledzić również za pomocą tego przejścia tutaj naziemnego z peronu 8. Jak widzicie, to przejście tutaj na ziemi się trochę zmieniło w związku z tym, że zaczęły się realizować prace kolejne przy budowie nowego parkingu dookoła całej Warszawy Zachodniej. W skrócie już takie ostatnie, finalne prace na powierzchni przy wykańczeniu tego terenu docelowo, a nie jeszcze pod plac budowy. A tu jak widzicie jest przejście dookoła właśnie budowy wzdłuż torów i można śledzić za pomocą przejścia podziemnego do samego peronu 9. Peron 9 cały czas funkcjonuje i większe prace przy peronie 9 mają być realizowane w wakacje i spodziewajcie się, że mogą coś tam jakieś się pojawić, może nawet większe lub mniejsze utrudnienie, ale więcej informacji na temat będę mówić faktycznie bliżej samej wakacji, czy pewnie jakoś w maju, czerwcu. Tymczasem tutaj widzimy już powoli odtwarze pojawiające się nowe kwietniki, które się są właśnie tutaj zarysowane na poziomie 0, a na górze oczywiście trwa montaż różnego rodzaju paneli fotowoltaicznych, które się znajdują wszystkie na tym nowym, ogromnym, wielkim dachu Warszawy Zachodniej. Też widzimy szyby windowe, które w niektórych miejscach wystają, jeżeli chodzi o różne konstrukcje i też widzimy, że faktycznie się trochę zmieniła koncepcja i jakieś większe elementy wystają właśnie nad samymi szybami windowymi. I tutaj dalej widzimy budynek West Station, czyli hala dworcowa zarządzana przez PKP SA właśnie od Alei Jerzyńskich i tutaj wykop do poziomu minus 2, czyli do przystanku tramwajowego. No i oczywiście przejście podziemne na poziomie minus 1 i dalej oczywiście Aleje Jerzyńskie. Tymczasem tutaj możecie zobaczyć, że cały czas oczywiście funkcjonuje winda na Warszawie Zachodniej. Tutaj pojawił się film pełen na początku kwietnia. Winda funkcjonuje, jest dzięki niej dostęp przez to teraz na wszystkie perony właśnie z kładki poza peronem oczywiście 9. Więc tutaj przy Alejach Jerzyńskich można wjechać lub zjechać tą windą, a później na każdy peron, właśnie peron 4, 5, 6, 7 czy 8 można zjechać już tymi windami docelowymi. Ta winda oczywiście jest tylko łącznie tymczasowa, przejazd nią jest oczywiście bezpłatny. Na windę trzeba zaczekać, aż zjedzie na poszczególny peron, chyba że jest to poza godzinami funkcjonowania. Winda właściwie działa we wszystkim od rana do nocy z dwoma czy tam trzema przerwami półgodzinnymi w ciągu dnia, ale właściwie
cały czas jest dostępna. Jeżeli po prostu nie ma jej na waszym poziomie, trzeba chwilę poczekać i powinna się teraz pojawić. Jeżeli oczywiście jest to realizowane w ramach godzin funkcjonowania. Ale te godziny funkcjonowania są naprawdę całkiem pokaźne, nawet do 21 dni tutaj dni. Tutaj z kolei możecie zobaczyć nowe przejście podziemne, które wychodzi również po tej stronie. Tam będzie zwykła klatka schodowa wychodząca właśnie z przejścia podziemnego, jak i również winda docelowa do również kładki w tym miejscu, która będzie realizowana. Natomiast ona jeszcze będzie w dalszym etapie budowy i jeszcze sobie na nią chwilę poczekamy. Z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć właśnie wykop poziomu minus 1 i minus 2. Dokładnie widać, jak szerokie będzie przejście podziemne i jak duży będzie ten tunel tramwajowy, bo tu faktycznie będą przystanki tramwajowe. Dwa obok siebie. Tramwaje aktualnie w tym miejscu będą kończyć swoją trasę, nie wiadomo pod peron pierwszy czy też pod pozostałe perony, dlatego też, że tramwaje aktualnie tak podzieliły tą inwestycję. Nie wiem czemu po prostu nie będzie też zrealizowane, aby tramwaje od razu dojechały do peronu 9, bo pustka technologiczna na to całkowicie pozwala, ale tak aktualnie tramwaje podzieliły sobie tą inwestycję, z czym się osobiście nie zgadzam, ale to moje osobiste zdanie. Natomiast tutaj tramwaje realizują to w ramach osobnej inwestycji i aktualnie w ramach tutaj właśnie inwestycji robionej razem z PKP i właśnie przez tramwaje warszawskie jest wykonywany tunel tramwajowy w formie pustki technologicznej, a następnie w przyszłym roku od razu wchodzi wykonawca, który już będzie realizować tą część od Bitwy Warszawskiej 1920 roku i oni po prostu zaczną budować tunel do Warszawy Zachodniej, no i oczywiście wykańczać to, co już realizuje wykonawca, który teraz tutaj w tym miejscu pracuje, czyli po prostu z tego pustego tunelu zrobią pełen przystanek tramwajowy z torami tramwajowymi, ze siecią atrakcyjną i z pozostałymi aspektami, jeżeli chodzi o dostęp dla wszystkich pasażerów. Z kolei w tym miejscu przejdźmy się nad torowisko wschodnie Warszawy Zachodniej. Tutaj też możecie zobaczyć, że niektóre rozjazdy mają drewniane podkłady i wiem, że bardzo to jest dla was kontrowersyjne w komentarzach, że czemu Nowa Zachodnia i nie ma wszędzie betonowych podkładów. Tak się faktycznie stosuje. Na niektórych specjalnych, bardziej zaawansowanych rozjazdach cały czas są stosowane głównie podkłady drewniane. Na innych są podkłady betonowe. Natomiast co zależy po prostu od tego, jak było w projekcie i co było ustalone, pamiętajcie, że podkłady betonowe, choć dużo mają zalet, to pamiętajcie też, że te podkłady drewniane też mają niektóre zalety, na przykład na warszawskiej średnicy są wykorzystywane w niektórych miejscach, dlatego że są lżejsze i mniej obciążają same obiekty starsze, które po prostu są już w gorszej kondycji, więc to zależy oczywiście od miejsca, natomiast tutaj bardziej chodzi o to, że po prostu to są bardziej zaawansowane rozjazdy i na nich się nie wykorzystuje podkładów betonowych. Czemu tak jest? Nie mnie pytajcie, bardziej pytania raczej do UTK, no i do samego wykonawcy. Tutaj oczywiście widzimy nowy dach Warszawy Zachodniej, który już powoli się pokrywa całą warstwą i paneli fotowoltaicznych i docelowej blachy, o czym za chwilę, ale przelećmy się jeszcze na drugą część, czyli na prawie torowisko zachodnie Warszawy Zachodniej, czyli oczywiście na prace torowe nad tunelem Prymasa Tysiąclecia w tym miejscu. Tunel oczywiście jest cały czas tam już właściwie całkowicie gotowy, natomiast z tej perspektywy możemy zobaczyć, że faktycznie są realizowane prace przy torowisku tramwajowym. Prawie jeden tor jest już w UKD, tory PKP, PLK już właściwie są całkowicie zrealizowane w tym miejscu. No i tak mniej więcej to wygląda, jeżeli chodzi o ten aspekt. A teraz się przekręćmy na nowy dach, bo tam na górze się znajduje taki jeden kontener, o którym mówiłem już jakiś czas temu. Tak mniej więcej 2 lata temu, kiedy się pojawiłem na dachu Warszawy Zachodniej, jak były prace realizowane przy peronach 7, 8 i 6, więc już dosyć dawno. W tym kontenerze czerwonym jest cała blacha wyrabiana. Ta blacha falista, która się znajduje docelowo na dachu, właśnie w tym kontenerze robi się falistą. Najpierw oczywiście z takiej jednej wielkiej rolki, a później jest wyciągana przez ten cały kontener na całą długość właśnie dachu w formie jednej długiej części. W ten sposób właśnie to są jedne długie elementy przez ten kontener i ten kontener profiluje odpowiednio cały kształt, żeby to była po prostu ta blacha falista. Dobrze, oczywiście zobaczymy sobie teraz, jak to wszystko wygląda od góry, jeżeli chodzi o nową konstrukcję dachu, a zobaczmy to oczywiście, jak wygląda na dole. Więc jesteśmy aktualnie na peronie trzecim, schodzimy schodami, którymi już kiedyś korzystaliśmy, z tego co pamiętam, chyba z tych schodów już faktycznie można było skorzystać. A nie, z tych nie, to są schody całkowicie nowe. Natomiast tutaj, jak widzicie, tak to wygląda prosto z peronu trzeciego Warszawy Zachodniej.
Jest nawet informacja po Warszawie. I tak powstaje nowa Warszawa Zachodnia. I od ponad 3 lat możecie ją oglądać cały czas na kanale Awizonosz co miesiąc. Jeśli te filmy Wam się podobają, możecie zostać patronami Awizonosza. Patronite / Awizonosz. W ten sposób pomożecie mi w realizacji tych wszystkich filmów, a Wy zobaczycie trochę filmów za kulisami z różnych placów budowy z całej Polski. Tymczasem wracamy do reszty filmu. No i oczywiście też możecie zobaczyć trochę niektórych poszczególnych filmów przedpremierowo. Natomiast wracając do samej Warszawy Zachodniej, tutaj możemy zobaczyć, że nawet jeden tor się już pojawił faktycznie przy peronie trzecim. Po drugiej stronie są już nawet 2 nowe tory, o których za chwilę sobie zetkniemy, jak będziemy po drugiej stronie, na drugiej krawędzi peronowej. Z kolei tutaj możemy zobaczyć właśnie powstający przejście podziemne, właściwie cały ten wykop, który jest realizowany na poziomie właśnie podziemnym. Tutaj mamy oczywiście słupy X-y, które podtrzymują już nową konstrukcję dachu, która właściwie jest tutaj całkowicie już gotowa. Szyby windowe oczywiście są cały czas tutaj realizowane. Windy będą oddane do użytku raczej później niż same perony. Na to bym powiedział Wam, że możecie się raczej uzbroić w cierpliwość przy oddaniu do użytku właśnie nowych peronów. No i tu oczywiście mamy kolejne słupy X, które się znajdują tam dalej, na końcu oczywiście nad peronem pierwszym i tutaj nad peronem drugim. Pamiętajcie oczywiście, że peron pierwszy jest tylko dla pociągów WKD i jest on krótszy, no i trochę też inaczej jest zrealizowany, bo jest to jedyny peron niski. Pozostałe wszystkie perony są wysokie, natomiast WKD-ka ma pociągi dostosowane do niskich peronów i też dlatego tam będzie jedyny taki peron niższy, więc w skrócie też po prostu będziemy wychodzić trochę krócej i szybciej z samego przejścia podziemnego, dlatego też schody ruchome będą trochę krótsze. No i tak to wygląda właśnie od tej strony, jak widzicie, praca w REM. Na peronie pierwszym faktycznie jeszcze trwają najbardziej zaawansowane prace, jeżeli chodzi o nową konstrukcję dachową. Słupy X-y są zamykane, są wykańczane. Tory kolejowe oczywiście tutaj właśnie w tym miejscu pojawiają. Widzimy ponownie wykop w przejściu podziemnym w tym miejscu. Mamy też oczywiście wszystkie słupy, które podtrzymują część torową i ogólnie część stropu przejścia podziemnego. W tym miejscu możemy zobaczyć tak na wprost. Tędy będziemy schodzić i zjeżdżać schodami ruchomymi. Oczywiście w zależności od tego, jak będą schody ruchome uruchomione, bo zawsze są i zwykłe schody, i schody ruchome na wszystkie perony właśnie, jeżeli chodzi o to zejście do przejścia podziemnego. No i tak to właśnie prezentuje się w tym miejscu. Tu widzimy dokładnie, że jeszcze trochę tych prac przy wykopie pozostało, bo mamy aktualnie wykop tam głównie w tej części centralnej, natomiast w tej części zachodniej jeszcze oczywiście prace muszą się rozpocząć, bardziej być zrealizowane, jeżeli chodzi o wykop pod peronem drugim i pod częścią peronu pierwszego. I tu jak widzicie jedzie koparka i to wszystko wykopuje, przekopuje, jedzie dalej i wyrzucają, jest wyjmowany cały urobek już teraz od Alei Jozuimskich, co jest ważne, bo w ten sposób jest aktualnie realizowana ta inwestycja. Tu z kolei od strony północnej, peronu trzeciego możemy zobaczyć, że po środku znajdują się 3 tory pomiędzy peronem właśnie trzecim i czwartym. Tu przekaz jeszcze szyb windowy. Natomiast wracając do tych torów, to tak, tu jest jeden, jedyny tor na Warszawie Zachodniej przelotowy przed Warszawę Zachodnią. Tak jest realizowana Warszawa Zachodnia, że jest dokładnie ten sam układ, jeżeli chodzi o perony i ten jeden tor w tym miejscu pozostał. Pierwotnie był oczywiście właśnie tor przelotowy i również teraz będzie w tym miejscu oddane do użytku, ale on będzie trochę później oddany do użytku, bo dopiero w wakacje, kiedy będzie już całkowicie podłączony tam w związku z likwidacją jednego tymczasowego rozjazdu. Z kolei tutaj mogliście zobaczyć, że w tym miejscu właśnie się będzie znajdować jeszcze jedno wejście do przejścia podziemnego za pomocą zwykłych schodów w tym miejscu, gdzie się będzie łączyć właśnie dach z dużego na mały. Na peron trzeci i drugi będzie można wyjść za pomocą jeszcze jednej części schodowej, bez schodów ruchomych, tylko wyłącznie zwykłymi schodami z przejścia podziemnego. Te perony właśnie są wyjątkowe, bo tu jest po prostu trochę większy ruch, bo to są perony dla pociągów podmiejskich, aglomeracyjnych i po prostu wiadomo, że pasażerów na tych peronach jest jeszcze więcej, pociągi są krótsze, a są co najmniej dosyć potężnie załadowane, jak niektóre osoby mogą zobaczyć te w kierunku na przykład Grodziska Mazowieckiego, więc po prostu też mają więcej wejść do samego przejścia podziemnego, więc to w tym miejscu jest całkiem ładnie przemyślane. Z kolei tutaj możemy zobaczyć montaż bramki na semafor w tym miejscu, które będzie zamontowana, no i oczywiście małe daszki na peronie drugim i trzecim, no i oczywiście tutaj dalej już peron czwarty, który jest cały czas funkcjonalny, no i nawet 2 pociągi Pendolino w tym miejscu się załapały. No i co ja mogę powiedzieć?
To byłoby na tyle z tego filmu. Jeżeli taki materiał Wam z Warszawy Zachodniej Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami Awiznosza. Z ważnych informacji to ten film powstał dzięki mojej współpracy już od dłuższego czasu właśnie z wykonawcą tej całej inwestycji, czyli z Budimexem, który pozwolił mi wejść i to wszystko Wam pokazać i opublikować, co jak zawsze oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Kolejny film z Warszawy Zachodniej pojawi się za około 2 dni z torowiska zachodniego Warszawy Zachodniej, gdzie tam na przykład teraz powstaje nowy jeden tymczasowy przejazd kolejowy, o którym Wam niedługo trochę więcej informacji właśnie powiem w tym filmie. Pojawi się jeszcze jeden przelot, a kolejny film z przejścia podziemnego i ogólnie z całej Warszawy Zachodniej powinien się pojawić w maju, jeszcze przed oddaniem do użytku właśnie tych nowych peronów, bo oddanie do użytku nowych peronów ma nastąpić na początku czerwca zgodnie z kolejną korektą rozkładu jazdy. Następnie w przeciągu kolejnych tam miesiąca, półtorej miesiąca będzie przebudowana jedna część kolejowa, czyli pomiędzy peronem trzecim a czwartym będzie likwidowany tymczasowy rozjazd i tam będzie docelowo układana część torowa i kolejowa, i jak tam te prace się zakończą, to cała część prawie torowa będzie już właściwie przejezdna, gotowa i oddana do użytku, co jest ważne. I co ważne, będą trzy tory odstawcze przewidziane na Warszawie Zachodniej dla pociągów. Jeden tor odstawczy nawet będzie po części wschodniej i mogliście go zobaczyć dzisiaj w filmie, bo jest tam taki zamontowany kozioł oporowy. Więc tak wygląda cała Warszawa Zachodnia, a pozostałe prace, jeżeli chodzi o przejście podziemne i wszystko pozostałe, mają się zakończyć do końca 2024 roku. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No i co ja mogę powiedzieć? Warszawa Zachodnia cały czas jest na kanale Awiznosz i raczej nic się nie zmieni w tym temacie do końca całej inwestycji i podsumowania jej, bo oczywiście wielkie podsumowanie całej budowy Warszawy Zachodniej nastąpi pewnie 2 miesiące po zakończeniu wszystkich prac na tej inwestycji. Cześć!